Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, ponieważ opowiem wam w tym odcinku historię, jak straciłem ponad 1000 zł przez własną głupotę, więc zapraszam do oglądania. Jeszcze na starcie wspomnę, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona easycase.pl, więc jeżeli chcecie sobie otworzyć darmową skrzynkę, wystarczy, że wejdziecie z mojego linku referencyjnego lub użyjecie po prostu kodu Croxy i dostajecie tam darmowe pieniążki na otworzenie swojej pierwszej skrzynki. Macie różne metody płatności, więc jak najbardziej możecie sobie obczaić. A więc jak możecie wiedzieć albo i nie, kilka miesięcy temu wrzuciłem na kanał opening 1000 kapsuł, który był bodajże chyba nawet rekordem, jeżeli chodzi o ilość kapsuł otworzonych na YouTubie. Gdzie pobiłem rekord poprzedniej osoby, która miała tych kapsuł otworzonych 1000, ja otworzyłem chyba 1200, coś takiego. No i z tych przedmiotów, które mi wyleciały, tam było ponad 1000 zł. Dokładnie było tam 281 dolarów według strony CSGO Backpack. Więc to daje nam ponad 1000 zł. Żeby otworzyć te wszystkie kapsuły, musiałem sprzedać moją kosę M9, rzeź i rękawiczki. Za które dostałem tam ponad właśnie 1000 zł, gdzie kosztowały one ponad 2000 w sumie, więc no już tutaj byłem trochę stratny. Wszystkie naklejki, które dropłem z tego openingu, przerzuciłem sobie na drugie konto, moje konto Smurf. I według strony właśnie CSGO Backpack, te wszystkie naklejki kosztowały 281 dolarów. I teraz zadajcie sobie pytanie, no dobra, wszystko pięknie, fajnie. No ale dlaczego straciłeś to 1000 zł przez własną głupotę? A więc to większość z was wie zapewne, że nagrywam te filmy, jak zarobić na jakichś tam danych rzeczach, na naklejkach, na jakichś przepustkach czy coś takiego. No i nie ukrywam, że ja też chciałem sobie te wszystkie naklejki zostawić i sobie zainwestować, bo no tam były bardzo fajne niektóre złote naklejki, bo tam była złota naklejka Zaju, która na tamten moment kosztowała ponad 200 zł. Była tam również naklejka Neo, gdzie również nagrałem film, że może pójść w górę, bo to jest jedyna naklejka Neo Face Clan, a Face Clan ma tam jakichś swoich kibiców w Polsce. Była tam złota naklejka Stewie TK'a również, ale no dobra, mniejsza z tym. Przechodząc do meritum, jak straciłem 1000 zł przez własną głupotę? Otóż wtedy nie miałem koski, bo wszystko wydałem na te naklejki, bo musiałem sprzedać tą koskę swoją i rękawiczki, żeby mieć na ten opening 1000 kapsuł. I w pewnym momencie po prostu tak chciałem tą kosę sobie zdobyć z powrotem, że przerzuciłem wszystkie naklejki na moje główne konto, żeby je sobie po tygodniu wymienić, bo jak wy dobrze wiecie, jest ten tradeban 7-dniowy, jak prześlemy sobie skiny do kogoś innego. No i te naklejki miały leżeć przez tydzień, miałem sobie wziąć koskę wtedy za, no tak plus minus, te właśnie 200 dolarów. No i pech chciał, że wtedy akurat miałem jakieś tam pieniądze na Steamie, jakieś odłożone, i sobie otworzyłem skrzynkę w CS-ie. I wiecie jak to jest. Otworzycie skrzynkę i chcecie po prostu otwierać potem więcej, jak wam jakiś słaby skin poleci. No i tym właśnie sposobem wszystkie te złote naklejki i te inne naklejki sprzedałem i wydałem je na skrzynki w CS-ie, gdzie potem nic z tego praktycznie nie miałem. Jeszcze to nagrywałem, bo pamiętam, że tłumaczyłem sobie, że nagram odcinek, że otwieram skrzynki, dopóki nie poleci mi kosa w CS-ie. I sprzedałem wtedy złotą naklejkę Zaju za ponad, no za około 140 zł, gdzie ona wtedy kosztowała 200 coś, więc już byłem tutaj 60 zł stratny. Odjąć oczywiście, dodać właściwie, prowizja Steam, więc byłem tutaj już stratny. No sprzedałem tą naklejkę za 140 zł, gdzie ta naklejka chodzi teraz za 373 zł, więc no pluję sobie w brodę, że nie poczekałem tych kilku miesięcy jeszcze, tylko zachciało mi się otwierać te skrzynek, bo te naklejki no mogły leżeć na tym drugim koncie, ale mi się oczywiście zachciało otwierać skrzynki, więc posprzedawałem wszystkie te moje złote naklejki i inne te wartościowe naklejki, bo to było naprawdę bardzo dużo wartościowych naklejek. No i straciłem ponad 1000 zł przez własną głupotę, bo gdybym nie otwierał tych skrzynek, gdyby mi się nie zachciało przerzucać tych wszystkich naklejek na nowe konto, na moje główne konto, to zapewne miałbym już ponad 1500 zł, patrząc na to, jak te naklejki niektóre poszły do góry, między innymi te Zaju, gdzie on przed promocją kosztował jeszcze ponad 800, więc niedługo pewnie będzie kosztował te 800, a ja będę sobie dalej pluł w brodę, że wydałem to wszystko na właśnie skrzynki w CS-ie, więc taka moja tutaj historia, jak stracię ponad 1000 zł przez własną głupotę. Możecie dać znać, co sądzicie o takich odcinkach, takich freestyle'owych, bo nagrywam to bez żadnego scenariusza, możecie oczywiście dać znać, co o tym sądzicie. Sponsorem dzisiejszego odcinka oczywiście był EasyCase, gdzie fundę z mojego linku referencyjnego dostajecie tam parę złotych na start, na otworzenie pierwszej skrzynki.
Możesz je doładować przez różne metody płatności, przelew bankowy itd., itd. Więc serdecznie zapraszam na Easy Case'a. No i co? Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinku. Trzymajcie się i piona.